Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam Was na filmik, o który nieraz już mnie prosiliście, czyli filmik na temat pielęgnacji skórek oraz dłoni. Ostatnio właśnie coraz częściej dostaję pytania na temat tego, jaki jest sekret moich zadbanych skórek, dlaczego one zawsze wyglądają tak dobrze. Pytacie mnie, czy używam fryzarki, czy je wycinam i jak o nie dbam, dlatego właśnie pomyślałam, że dzisiaj postaram się rozwinąć ten temat, opowiem Wam, jak dokładnie to u mnie wygląda, jak to u mnie przebiega i powiem Wam, jakie według mnie kwestie są najważniejsze. Ważniejsze, jeżeli właśnie chcecie mieć zadbane i ładne skórki. Tak więc pierwsza rzecz, która według mnie jest w ogóle najważniejsza ze wszystkiego, to jest po prostu nawilżanie. Ja wiem, że to jest bardzo banalne i niektórzy pomyślą sobie, a tam nawilżanie, stosuję jakiś tam krem od czasu do czasu, a wcale nie ma efektów. Ale tutaj chodzi o regularne nawilżanie. Słuchajcie, ja tak naprawdę nie używam w ogóle frezarki. Nie wycinam skórek. Nie robię tak naprawdę z nimi niczego specjalnego, tylko i wyłącznie je nawilżam. Nasz organizm jest tak naprawdę dosyć dziwnym systemem, który jest zaprogramowany w taki sposób, że kiedy naruszamy ciągłość tkanki, w jakiś sposób czegoś go pozbawiamy, przykładowo właśnie podczas wycinania skórek, to on zaczyna tak jakby z powrotem produkować właśnie to, co zostało mu odebrane i przez to właśnie, kiedy zaczynacie wycinać sobie skórki czy usuwać je fryzarką, to one zaczynają Wam z powrotem narastać. Natomiast kiedy zaczniecie dbać o skórki, żeby one były dobrze nawilżone i żeby właśnie nie były suche, żeby nie trzeba było z nimi nic tak naprawdę robić, to wtedy już nie macie z tym problemu. Wystarczy samo odsunięcie i tak naprawdę te skórki już będą wyglądały dobrze i dlatego w moim przypadku przygotowanie skórek jest naprawdę bardzo szybkie, ponieważ jedyna rzecz, której używam właśnie do tego, żeby obrobić swoje skórki, to jest użycie żelu zmiękczającego. Ten żel jest to akurat żel Sally Hansen Instant Cuticle Remover, czyli właśnie żel do skórek. Ja ten żel nakładam sobie po prostu na skórki, zostawiam go na około 30 sekund i później przy pomocy drewnianego patyczka zaczynam odsuwać sobie swoje skórki. I to jest tak naprawdę wszystko, natomiast jeżeli chodzi właśnie o odsuwanie skórek, to tutaj muszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, ponieważ zauważyłam, że wiele osób zamiast drewnianego patyczka używa tego typu metalowego kopytka do odsuwania skórek. To niestety, słuchajcie, nie jest dobry pomysł z tego względu, że te kopytka są stosunkowo ostre i łatwo nimi jest uszkodzić płytkę paznokcia czy na przykład skaleczyć skórki. Nie wspominając już o sytuacji naprawdę tragicznej, kiedy przypadkowo uszkodzicie sobie macierz paznokcia, przez co paznokieć będzie później odrastał na przykład z jakąś dziurą, krzywy lub coś takiego, bo to jest też często spotykane. Więc naprawdę polecam Wam stosowanie drewnianych patyczków. One nie są drogie. Oczywiście w hurtowniach jakichś takich typowo do stylizacji paznokci cena jest mocno zawyżona, ale ja swoje patyczki kupuję po prostu na AliExpress i całe właśnie tego typu opakowanie, około 50 patyczków, kosztuje jakieś 2 dolary, więc to naprawdę nie jest duży wydatek. Oczywiście te patyczki są jednorazowe, więc też tutaj odchodzi Wam sytuacja, że nie musicie się martwić o żadne bakterie, które mogłyby się znaleźć na tego typu kopytku. Odchodzi Wam więc potrzeba sterylizacji narzędzi, co moim zdaniem jest naprawdę ważne, jeżeli robicie paznokcie tylko sobie, no bo wiadomo, na własny użytek kupić sobie sterylizator albo autoklaw, no to jest naprawdę bardzo duży wydatek. No dobra, sterylizatory kulkowe można kupić tanio, ale one też tutaj ludzie się troszeczkę spierają, czy są takie w 100% ok i czy dobrze działają. Tak więc naprawdę takie patyczki jednorazowe to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie i najtańsze, szczególnie jeżeli właśnie wykonujecie paznokcie tylko sobie, ale również jeżeli wykonujecie innym osobom, no bo są jednorazowe, więc są higieniczne. Używacie, wyrzucacie i koniec. Tak więc ja naprawdę polecam drewniane patyczki. Ale tak jak wspominałam, najważniejszą rzeczą mimo wszystko jest regularne i mocne nawilżanie. I tutaj moim takim ulubieńcem jest krem The Secret Soap Store. Ja mam akurat wersję różaną, ale można sobie wybrać taką, jaką się chce. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten krem, to on jest ultra nawilżający i ja stosuję go zawsze na noc, ponieważ on jest stosunkowo ciężki, więc na dzień może niekoniecznie, no bo zostawia warstwę na palcach, co może nie każdemu odpowiadać. Dlatego mimo wszystko ja uważam właśnie, że do takich nocnych kuracji ten
ten kremik sprawdza się świetnie. Po prostu wyciskam go, nakładam go taką grubszą warstwą tutaj wszędzie na skórki i od razu kładę się spać. Dlatego ten krem zawsze stoi u mnie przy łóżku, że po prostu kiedy już zrobię wszystko przy sobie, ogarnę się do spania, po prostu ostatnia rzecz, kiedy już leżę w łóżku, smaruję sobie skórki i odkładam kremik. Tak więc tak wygląda moje nawilżanie, jeżeli chodzi o taką codzienną rutynę, ale oczywiście staram się też w trakcie dnia nawilżać skórki i zawsze staram się mieć jakiś kremik przy moim komputerze, bo oczywiście bardzo dużo czasu spędzam przy komputerze, więc najczęściej tam faktycznie jestem i nawet kiedy zapomnę, że mam nakremować ręce, to mimowolnie jak spojrzę na ten krem, to gdzieś tam czasem po niego sięgnę i raz na jakiś czas go sobie użyję, no bo wiadomo, też czasem się zapomina, żeby zrobić takie najprostsze rzeczy. Tak więc też polecam Wam po prostu porozkładać sobie kremy po domu, tam gdzie najczęściej spędzacie czas, wrzucić sobie jeden gdzieś do torebki i mam nadzieję, że wtedy faktycznie zaczniecie regularnie nawilżać swoje dłonie, ale jeżeli właśnie macie problem z zapamiętaniem o tym, żeby regularnie się kremować, to właśnie polecam sposób z wieczorną taką kuracją, którą właśnie sobie nałożycie grubszą warstwą kremik na dłonie. Tutaj jeżeli chodzi właśnie jeszcze o moje kremiki, to aktualnie mam taką Grację z aloesem. Tutaj mam krem Indigo, który noszę właśnie w torebce, bo on jest taki malutki, bardzo poręczny. I dodatkowo mam też coś takiego, czyli olejek w pędzelku, który tutaj, jak widzicie, można sobie wykręcić, wycisnąć i posmarować nim skórki. Jeżeli chodzi o ten olejek, to ja rzadko go stosuję w przeciągu dnia, ale ostatnio zaczęłam go stosować, kiedy sobie zaczynam zdejmować hybrydy. Po prostu, żeby nie przesuszać skórek acetonem, to najpierw właśnie nakładam olejek dokładnie na skórki, a dopiero później nakładam kompres z acetonem. To też jest moim zdaniem właśnie bardzo dobra metoda, z tego względu, bo wiadomo, tak jakby zmniejszacie w ogóle ryzyko przesuszenia swoich skórek. A jeżeli ktoś często i regularnie zmienia paznokcie hybrydowe, no to to jest naprawdę duży problem, ponieważ często właśnie skórki przez to nam się przesuszają i przez to też właśnie ludzie zaczynają je wycinać, coś tam z nimi kombinować, bo one nie wyglądają zbyt dobrze. Dlatego moim zdaniem takie zabezpieczenie właśnie przy zdejmowaniu paznokci, ale również nawilżanie, szczególnie wieczorne, nocne, to jest klucz do sukcesu. I ja wiem o tym, że teraz niektóre osoby mogą powiedzieć, że jak ja mam to zrobić, jak mam nie wycinać skórek, skoro one są takie grube, suche i brzydkie. Słuchajcie, moim zdaniem najlepiej po prostu spróbować i zobaczyć, jak to się u Was sprawdzi. Zacząć je regularnie nawilżać i być może sami zobaczycie, że to działa i że to działa szybko. Ja powiem Wam tak, spróbujcie przynajmniej przez miesiąc regularnie nawilżać skórki na noc jakimś takim właśnie mocno nawilżającym kremem i już zobaczycie naprawdę ogromną różnicę. Tak więc polecam kremowanie, polecam nawilżanie dłoni, polecam dbanie o te swoje dłonie, bo to naprawdę zmniejsza całkowicie problemy ze skórkami. Więc jeżeli chcecie, tak jak ja, nie mieć żadnych problemów, nie musieć wycinać, nie musieć frezować skórek, to nawilżanie jest podstawą. Tak więc jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to było takie szybkie podsumowanie. Myślę, że nie będę się tutaj dłużej rozgadywać, bo tak naprawdę nie ma sensu. Powiedziałam Wam to, co jest najważniejsze i być może ktoś z Was spróbuje właśnie podjąć wyzwanie, czyli odstawić wycinanie i zacząć nawilżanie. Naprawdę, jeżeli chociaż spróbujecie, to będę bardzo szczęśliwa, bo myślę, że to Wam może dużo dać, a pamiętajcie, że dbanie o skórki, dbanie o paznokcie to jest podstawa, no bo co z tego, że będziecie mieć ładny manikir, kiedy skórki będą brzydkie, zakrwawione, suche i tak dalej. Więc to już będzie, tak jak mówiłam, na dzisiaj wszystko. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!